Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motodoradca. Dzisiaj o jeździe na pamięć. Sam nie jestem bez winy, czasem zdarza mi się jakieś tam błędy popełniać i niejednokrotnie właśnie związane z jazdą na pamięć, bo jakiś tam znak kiedyś stał, a teraz już go nie ma, no co ja na to poradzę? No właśnie, za pośrednictwem tego krótkiego materiału, szczególnie tutaj przy przejeździe kolejowym, chcę Wam pokazać pewną ciekawostkę. Może ona nam wspólnie pozwoli gdzieś tam otworzyć oczy na pewne sytuacje. Zapraszam. Hmm. To jest taki trochę magiczny przejazd, jak ja go nazywam, ale mogę założyć się, że w Polsce takich jest o wiele więcej. Do maja tego roku był on w remoncie, to znaczy była pełna przejezdność, jeżeli chodzi o drogę, ale nie jeździły pociągi. No i no co, wiele osób się do tego w tym czasie przyzwyczaiło całe nagranie ma 4 minuty 31 sekund, ale tam gdzie nic się nie dzieje, no to po prostu je przyspieszyłem i celowo kamera ustawiona jest z większej odległości, by komuś tam nie robić problemów, by nie pokazywać tablic, bo przecież nie jestem jakimś tam szeryfem od wymierzania sprawiedliwości, bo i co? Jak to i mi też człowiekowi zdarza się popełniać błędy. Przez te Kilka minut obserwowałem, ile osób pamięta o tym, że jeżdżą tu pociągi, które nieraz ważą po kilkaset ton, i w kierunku na północny wschód. Od prawej strony, jak dojeżdżamy do tego przejazdu, powiedzmy tak, jeszcze coś widać, ale od lewej strony uwierzcie mi, że nie jest już tutaj różowo no i pewnie nie bez powodu ten znak stopu jest tutaj ustawiony. Bonusowo dołożyłem też licznik takiej mojej subiektywnej oceny, ale oczywiście każdy może interpretować go na swój sposób, jak i oceniać. Owszem, Mamy problem od zawsze z zatrzymywaniem się na stopie, więc jak widać na nagraniu jest tutaj parę aut, które się nie zatrzymują, ale w taki pewien sposób gdzieś tam skradają. To jest chyba taka nasza trochę polska domena, ale też jest kilka przypadków aut, a przede wszystkim kierowców, którzy nimi jeżdżą, którzy przejeżdżają na pełnej prędkości, bez jakiegokolwiek dohamowania. Może na znaku powinien być większy napis, że od maja pociągi już tutaj jeżdżą. Może powinien być większy baner informacyjny. Niestety sam często się łapię na tym, że w wielu miejscach jeżdżę na pamięć. No ale na torowiskach staram się uważać. Więc nie bez powodu nagrałem ten materiał. Właśnie po to, żebyśmy sobie przypomnieli o tym, że czasem jadąc po jednej drodze na następny dzień może zmienić się całkowicie oznakowanie. Trudno tutaj też interpretować, czy ci niektórzy kierowcy zapominają o tym, że jeżdżą tu pociągi, czy po prostu przejeżdżają na pewniaka, bo wydaje mi się, że raczej o tej godzinie nie powinien przejeżdżać. Pozostawiam to już indywidualnej ocenie. A póki co żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej!